Witam, tu Alistejo. Czas, aby wrogowie poznali potęgę mojej pięści. Walcz. Okej. Orkowie. Czas, aby dosięgła was śmierć. Przeżył paskud. Coś muszę wymyślić. Poczekasz. No, można byłoby go spróbować dobić. I... świetnie. Aha, oni będą rzucali toporkami. Ale to nie jest jakieś szczególnie dla mnie groźne. A właśnie. Trochę daleko. Trzeba zapamiętać, to jest to pole. Dobra. To pole. To może... o. Świetnie. Ty osłabisz tych tutaj. Podejdziesz. I spalisz ich. A ty zajmiesz tutaj pozycję przesłaniającą. No, tracą szans. To już gorsze. No, tak jak myślałem, że ona nie była w stanie tutaj dolecieć, ale możesz się tutaj ustawić. Teraz tak. Orzeszek. Skarb. On może chyba trzy pola podejść. Dobrze, bierzemy to. Teraz tak, czy ty jesteś w stanie go zabić? Tak, jesteś. Okej. Teraz tak, ty cofniesz się i zabijesz jednego z nich. Ty też się cofniesz i spowolnisz go. No a ty... ja myślę, że lepiej będzie się cofnąć i spokojnie poczekać. Ach, nie próbuję podejść. Co ja mogę takiego zrobić w sumie? No dobra, to na razie odczekajmy. Spróbuję go po prostu na odległość zabić, no i to jest najlepsze rozwiązanie. Lepszego pomysłu po prostu mieć nie mogę. Jest, bez cel własnych zbliżam się do awansu. Tak, to będzie dobry pomysł. Druga skrzyneczka by się bardzo przydała. A teraz sushi. Sushi. No, mówię dla ciebie. Skrzyneczka. Szkoda, że oni jako pierwsi mają ruch, bo mógłbym ładnie ich spalić. 7. Najpierw warto będzie ustalić... aha, tu... i tu, a tu się nie dostanę, ale to jest realne. Tak, to po pierwsze. Czy ty jesteś w stanie go zabić? No tak, powiedzmy. Teraz tak, jeszcze bym chciał coś takiego zrobić, aby on mógł do tej skrzynki się dobrać. W sumie tu są... tu jest więcej skrzynek. To ja mam lepszy pomysł. Ty tutaj. Okej. I teraz tak. No, może będzie lepiej tak zacząć. Przeżyło. Co za paskudstwo. Ty tu. Tak, i teraz do wyboru macie.
Smażona ryba, mrożona ryba. No ja wybieram smażoną. Okej. Ty dobiegniesz tu. Okej, dużo kasy. 1050. Niestety oni mają pierwszy ruch, ale oni chyba nie są w stanie dużych obrażeń zadać. Prawda? O! Okej. Dobrze będzie szał i manę przenieść na następną bitwę, więc po prostu pozabijamy ich, korzystając ze standardowych. To by było szans. Nie, robimy coś takiego. Tak, i ty podejdziesz bliżej i będzie mrożona ryba. Dużo szału będę miał i 14 many. Bez strat własnych, a to się przyda, bo chcę właśnie jeszcze tych tutaj potraktować w odpowiedni sposób. Skrzyneczka. Tylko podejrzewam, że pewnie oni... No tak, myślałem. To jest jakaś nieuczciwa podłość. Oczywiście, o ile może być uczciwa podłość. Tak, właśnie, rozpatrzmy się. Tu nie będzie żadnego problemu, żeby to podnieść. Można to dać. Natomiast ona zabije tutaj rybę diabelską. No i liczę na moich strzelców. Świetnie. To też się uda. I rośnie szał. Tu lepiej będzie podejść. I może smażona ryba. No niestety. Obniżona, gdyż strzała była złamana, gdyż za daleko były. Kasa i bardzo dobrze. Tak. Ogień działa na nią. Teraz tak, gdzie to było? Tu. No rewelacja. W zasadzie chodzi tylko o to, żeby to podnieść i nabić troszkę szału na rybkach. Kasa. To się uda. Jest. Szał rośnie, mana też. Muszę szybko znaleźć jakiegoś wroga, żeby zużyć na nie manę i szał. No niestety, zabrakło. A miałem nadzieję na awans. O, tu jest coś, co można będzie wypróbować. Oj, nie lubię wilczków, gdyż czasami one mają takie coś, że jakby przejmują kontrolę nad moimi jednostkami. Teraz tak. Albo przyłożę z kuli, a to mógł 3 razy. Nie, to chyba lepiej będzie przyłożyć najpierw tak. Okej. Teraz tak, ten... Aha, bo to się marnuje. Szał, ja nie mogę mieć za dużo szału. Bo to się marnuje. Chyba powinienem odwrotnie zrobić. Najpierw orzeszkiem zaatakować, a potem użyć... A potem dopiero użyć... No, magii. Kuli ognistej, o właśnie. Leczą go. No i tu będzie problem. Duży problem. I teraz tak, musimy stosować taką taktykę, żeby moje jednostki strzelające nigdy nie były przy nim. O, ale to ma sens. No niestety przeżył. Co za pasku. Ty się tutaj wycofasz.
i dobijesz go. Świetnie. Natomiast ty podpalisz ptaszkę. To zauważyłem, że ona ma jedną jeszcze zaletę, że nie wywołuje kontrataku. Tu nie jestem w stanie go zabić, a tak również, ale spore obrażenia zostaną zadane. No i oczywiście będzie kontratak. Tak. No i za chwilę mi zabije żołnierzyka. A nie. Poszedł tu. No szkoda, że nie zginął. Tak, teraz tak. Gdzie są skarby? Tu. I tu. To może mieć sens. Myślę, że jakoś zapanuję nad tym ptaszkiem. Skarb. A, raz proszę. No i co wymyślisz? Nie, nie jesteś w stanie. Za dużo tutaj naszkodzić. Spróbujemy. Szczerze myślę, że ten jest w stanie go zabić. Natomiast tu będzie sensowne uzdrowienie. Już tam też by było, ale na razie wolę tu. Tak. Teraz ty może go jakoś tak spowolnisz. A ty dobijesz. Świetnie. Nowa tura. Nowy skarb. Tylko, że ty go nie jesteś w stanie dosięgnąć. To może tylko przyblokujesz tego, żeby mi tu nie strzelał. A jednak przesunął się i mógł strzelić. Aha, jedną ważkę zabrało mi, ale ja mogę wskrzesić ją. Świetnie. Mogę skarb odzyskać, czyli złoto. I mogę... No właśnie. Może czas na to. I tak muszę teraz poczekać, aż mi mana... Oj, fajnie, level wskoczył. Świetnie. Ale zanim rozdysponuję, to ja mam zamiar tutaj się przejść, bo wiem, że można dostać coś. O, to się przyda. Czy tu jest coś zakopane? Nie bardzo. A co to jest? Czy chcesz wrzucić do studni magiczny kryształ? Ja też chcę. 3 runy magii. Wrzucasz kryształ do studni. Nagle wytryskuje z niej kolumna lodowatej wody, a ty przemakasz do suchej nitki. Po wszystkim zauważasz jednak, że na ziemi pozostało kilka run talentu. Jak ja się cieszę. 3 kolejne runy magii. Tu mnie ciekawa rozmowa. O. Witaj, pielgrzymie. Wielu odwiedza tę świątynię z nadzieją, że na nowo rozpali w nich płomień wiary. Ja byłem niegdyś jedną z takich osób. Przychodzisz może, by uwolnić się od brzemienia, jakie kładzie na nasze barki życie? Nie, nie, tylko przychodziłam. Mój świat znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Muszę go ocalić. Czyż nie jest to ciężkie brzemię? Twoje życie jest ciężkie, ale mogę ci pomóc, a być może także umożliwić rozwiązanie twych licznych problemów. Czego ci brakuje, by pokonać trudności, jakie piętrzy przed tobą życie? Brak mi siły i odwagi, brak mi siły ducha, brak mi mądrości. Wystarczą mi moje własne umiejętności, problemy wolę rozwiązywać na własną rękę. Tu chodzi o to, że tu dostaniemy runy mocy, tu umiejętności i tu mądrości. Ja wychodzę z założenia, że runy, znaczy się, są runy magii.
Ja wchodzę z założenia, że runy magii to ja stosunkowo często będę dostawał podczas awansów i to w dużych ilościach, więc nie potrzebuję ich. Natomiast tych stosunkowo będę, czyli runów mocy będę stosunkowo mniej potrzebował. Dlatego wydaje mi się, że optymalne są właśnie runy umysłu dla mojej postaci. Czysta siła woli może kruszyć kamienie. Niech ta runa umysłu umocni twój charakter. A teraz proszę o wybaczenie, za chwilę ponownie pogrążę się w medytacji. Muszę uwolnić myśli od szkodliwych duchów porażki oraz niepowodzenia. Otrzymałem dwie runy umysłu. Tak, i teraz czas, żebym się zastanowił, w co zainwestować. Tylko, że może najpierw jeszcze tu zobaczymy, czy ja mogę... Nie, to jeszcze nie ten czas. O, właśnie, o tym myślałem. Jednego żołnierza przyjąłem. Okej. Okay. Ciekawe pana są. Dobrze, jak to wygląda? Ja w ogóle idę w magię, więc... Transmutacja. Umierający na polu walki żołnierze emanują wibracją śmierci. Ta umiejętność pozwala magowi zamienić ostatnie tchnienie ginących w manę. Plus 4 many ginącego oddziału i 2 razy tyle przy stracie sojusznika. I to może być fajne, bo po prostu będzie mi mana odrastać. Też parę rzeczy by się przydało, ale to nie na tę chwilę. Tu jeszcze warto zajrzeć. O właśnie, chodzi o kasę. Tu niestety, ale 11 potrzebuję zielonych, czyli umysłu. Natomiast tu by można było, tylko że straciłbym 3 takie cenne. Nie, lepiej będzie poczekać, aż będę mógł to maksymalnie rozwinąć i później pójdę tu, bo tu intelekt też można nieźle sobie podpowerować. Tak, tu bym mógł iść zakupić trochę wojska. Aha, pójdę. A dlaczego? A dlatego, bo muszę mi dać czas na to, żeby mana mi odrosła. Mam nadzieję, że on będzie uciekał, ale ja już widzę tutaj coś ciekawego. Myślę, że warto będzie to wziąć. Jeszcze tu jest zielona. Wow. Tak. No, tu by było warto, ale on pewnie... No, tak myślałem, nie boi się mnie. Pytanie brzmi, dokąd on chodzi? Bo gdyby poszedł troszkę dalej, to przed zakupem wojska byłoby warto, naprawdę. Ale on chyba idzie tu. Nie, tam idzie. To ja może tutaj jeszcze podejdę. Tu jest jakaś skrzyneczka. Dobra. Już wraca. Nie, to nie ma szans. Idziemy na zakupy. Pytanie, czy on będzie uciekał? No, ucieka, fajnie. Lepiej dać mu szansę uciec, gdyż... A nie, odrosła mi już mana. Ale nie, nie. Na razie nie będę go bił. Hej, uciekaj. Uciekaj. Ja idę na zakupy. Tak, jak będę wracał, to... się wami zajmę. Może coś sprzedamy. A byłoby warto, co my tu mamy? Zaklęcia. Tak, to można sprzedać. 600 złota. 200. O, to też można sprzedać tym razem. Jeszcze. Okej. Okay. Teraz tak, chciałbym kupić włóczników. Piechurów. I tak, tu jest max, max, max i max. No to mnie martwi. Ale na razie i tak nie mam kogo wziąć w to miejsce. Tak. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym... Powalczymy. Trzymajcie się.